z chwilą, gdy zanurzam głowę tylko pod wodę, momentalnie odcinam się od tego świata tutaj. Ja nienawidzę zimna. Nienawidzę. Bardzo. I uwielbiam ciepło. Zawsze to ciepło uwielbiałem. Założyłem dzień wcześniej płetwę na nogi i padł na rekord świata. Witam bardzo serdecznie Cię, mam bardzo ciekawego gościa, który pod wodą potrafi wytrzymać bez oddychania 6 minut i 18 sekund. Stanisław Odbieżałek, od wielu lat mieszkający już w Norwegii, trenujący i z siebie i innych, instruktor freedrivingu. Zapraszam. Wstrzymywanie oddechu na 6 minut. Jak to jest możliwe? No jest możliwe, ale to wynika wszystko z treningu. I nie na 6, tylko na 6,18. Na 6,18, no to jeszcze dłużej. 6 to jeszcze bym wytrzymał 6, ale 6,18 to już nie. No każda sekunda tutaj jest... Tak. A już bez żartów, jak się do tego dochodzi? Bo ja ostatnio nie nurkowałem, znaczy inaczej, może i nurkowałem na basenie, ale nie mierzyłem czasu, ale to no, na pewno no, to były jakieś sekundy, no. Kilkanaście może to jest maks. Jak długo trenuje się do tego czasu, żeby to 6,18 na bezdechu można wytrzymać pod wodą i jak? Staram się to wytłumaczyć, bo to nie jest tak. Wszystko jest fundamentalnie podciane okropnym treningiem, a w moim przypadku to pasja. Ten trening to nie był trening, tylko od samego dzieciństwa pasja. Pływałem w jeziorach w Polsce już za małego chłopaka, tamtą strzałką, czy jak to jeszcze pływać, dobrze nie umiałem, ale już go trzymałem zanurzoną i już mnie interesowało, co w tej wodzie jest. No i tak to się zaczęło, powiedzmy, w jakichś tam 8, a także miałem niedaleko do tych jeziorek, jak byłem dzieckiem, więc no, podobało mi się to życie pod wodą i to wstrzymywanie oddechu następowało automatycznie. Później z racji, że następowało to automatycznie, gdziekolwiek byłem, gdziekolwiek, czy nad morzem, czy na jakichś innych jeziorach, czy zbiornikach wodnych, automatycznie ten oddech został wstrzymywany. Ten trening się już zaczął od maleńkości, że tak powiem, czy to były jakieś takie... Tak, od chwili, kiedy brat mnie wrzucił do wody i kazał mi płynąć na głębokiej wodzie, rozumiesz, to było tak, po prostu mnie wrzucił i czyli od traumy, zaczęło się od traumy. Tak, można tak powiedzieć, ale no, ponieważ człowiek jakieś tam pojęcie o pływaniu strzałką już miał, no to jakoś do tego brzegu dopłynąłem. Nie zrobiło to jakieś tam bardzo wielkiej traumy na mnie, ale no, było to zainteresowanie, co tam pod tą wodą zawsze jest. Mhm. Później po obejrzeniu różnych takich filmów za dzieciaka, kiedy pokazywano tam, że coś się dzieje pod tym, to mnie zawsze fascynowało. Później był taki przypadek, że usnąłem pod tą wodą na tym pobijaniu tych rekordów i żona mi zakazała. Usnąłeś pod wodą? Tak, dwa razy już usnąłem pod wodą. Raz wypłynąłem sam jakimś cudem, a drugi raz mnie wyciągnęli, chociaż byłem, przypomnę, tak zwaną sambę miałem, bo blackout jest totalną klapą, ale miałem sambę, czyli no brak więcej azotu niż tlenu odcina. Jesteśmy tak skonstruowani, że pierwsze co odcina, to odcina mózg sam siebie odcina, a serce jeszcze pracuje, dlatego... Człowiek jakby wskazuje, że żyje, tak, ale ten mózg już jest odcięty. Najpierw wysysany jest organizm wszystkich kończyn, następuje tylko praca środkowej części ciała, klatki piersiowej, obieg zamknięty, taki krwionośny, podwyższa się ciśnienie, serce inaczej zaczyna działać i to wszystko trzeba opanować. No. Zeszliśmy zupełnie na inny temat. Ale każdy mówi, to może ciekawe. Jeszcze pytanie będzie zadawało, to dokończę. Ale suma summarum ten trening zaczął się grubo wcześniej, później basen, później jak już przyjechałem do Norwegii i zacząłem chodzić na basen, no to też sam trenowałem, nie należałem do klubu. Teraz należę do klubu Kongsberg. I tak to jakoś wyniknęło, że ratownik mówi, byliśmy na tym basenie, bo zawsze ciekawostką byłem, ktoś tam
pływa po tym basenie, a jakiś tam jeden leży na dnie. I takie stanął wielki i patrzy, czy nie, a ja tam halo. Wiesz, i tego. No i mówisz, że ten ratownik mówi, że no, tu taka grupa przychodzi freeswimmingowców i czy może bym chciał się do tego. Ja mówię, nie no, sam to robię dla siebie, nie zależało mi na jakichś tam rekordach, na niczym jeszcze, no nigdy mi nie zależało, nadal mi nie zależy, ale no i tak zostało, ale chciałem zegarek mieć nowy, wiesz, do freeswimmingu i przez internet znalazłem mentora mojego, który właśnie te zajęcie tam prowadził w Kunstbergu i za tego, no Staszek, no to przyjdź na trening, zobaczysz jak tam jest, nie? Przyszedłem na trening, zaraz na pierwszym treningu, no chłopaki, rozumiem, próbowali mi przekazać wiedzę jakąś tam na ten temat i dlatego, ale szybko się okazało, że ta moja wiedza i moje umiejętności trochę wyprzedzają. Czyli byłeś lepszy od nich. No byłeś... i później jak było możliwość, zrobiłem te papiery, to bardzo długo, ten certyfikat. A nawiasem mówiąc, muszę jeszcze egzamin zrobić ludziom, to dostanę certyfikat dopiero, wszystkie już egzaminy pozdawałem, tylko teraz pandemia zatrzymała nam, ja muszę zrobić kurs teraz dla innych, i bo to jest jako trener instruktor i muszę to wszystko zapiąć na ostatni guzik i dopiero dostanę certyfikat. Mhm. Także jestem trenerem, instruktorem, można powiedzieć, bez certyfikatu, ale to tylko z powodu pandemii. Jasne. Jak tylko pandemia się zmieni, wystarczy 5 ludzi, robię im kurs snorkę instruktor, tak zwany snorkę free swimming i pływanie tylko tą z tą rurką, podstawowy kurs taki. Mhm. I będę już miał te, będę miał już te dokumenty. No i tak się zaczęło, że później był ten 2019, był ten pierwsze mistrzostwa freedivingu w Kristianstadzie i no pojechałem tam, żeby się sprawdzić, zobaczyć, który będę, trzeci, czwarty, pięćdziesiąty, czy tam któryś, na samej ciekawości. No, tak wyszło, że w grupie. To gratulacje. Mówisz, że zacząłeś trenować, brat się rzucił, zaczęło się od tam, powiedzmy, tej tutaj takiego wrzucenia w rodzinie, potem było wojsko, potem sam dla siebie trenowałeś, ale polskie wody to są raczej cieplejsze wody niż w Norwegii, więc ty poza tym, że nurkujesz, zanurzasz się na te 6-18, to też ta woda jest dodatkowo zimna. Powiedz mi, czy najpierw była miłość do zimna, czy najpierw była twój wyjazd do Norwegii? Miłość do zimnej wody, do nurkowania w zimnej, długim nurkowaniu w zimnej wodzie, czy... Już czy Norwegia? Ja nienawidzę zimna. Nienawidzę. Bardzo. I uwielbiam ciepło. Zawsze to ciepło uwielbiałem. Ale w tym klubu Kongsbergu mam człowieka, mojego dobrego kumpla, przyjaciela, Preben, z którym razem ustanowiłem ten ostatni rekord żabką pod lodem półmetrowym, coś mi teraz pobijali. Ustanowiłem rekord Norwegii. No i później wynikło, że założyłem dzień wcześniej płetwę na nogi i mi padł ten rekord świata. Ale no to też wynika z tego, że właśnie zawsze wychodziliśmy z sauny i on wchodził pod lodowatą wodę, nie? Ja tak mówię, Boże, tam wsadziłem rękę i Boże, ręka może odpaść, jak ty możesz tu siedzieć? Mówię, Staszek, spróbuj, jest w porządku, tylko spróbuj. Rękę najpierw wsadzałem, rozumiesz? Bo tak przerażająco zimno, jak nie wiem co. No a teraz razem z nim nurkuję pod lodem. To widzisz w ciągu, można powiedzieć, w ciągu roku czasu. Mhm. Ponieważ w zeszłym roku żeśmy asystowali, safety mieli Amber Hillary, która pobiła rekord świata i rekord Guinnessa w Norwegii, przepłynęła 70 metrów pod lodem, ją to ustanowiła. Teraz już nie jest aktualny ten rekord, ponieważ Finlandczyk 100 metrów przepłynął. My też mamy zamiar więcej przepłynąć na drugi rok. Ale no, suma summarum, no i wiesz, tak. Przepłynąłem w piance pod tym lodem i tak zawsze widziałem, kiedyś w Polsce ktoś przepłynął tam 30 metrów, kiedyś zawsze mi się marzyło. Właśnie ja lubię robić coś, co nie jest naturalne, wiesz, coś, co mi ktoś mówi, że nie jest możliwe, to muszę sam sprawdzić. Więc to by było nawet logiczne, że mam taką umiejętność przykręcania wszystkiego 180 stopni i w tym wypadku zadecydowałem wtedy w 2019 roku, że właściwie dlaczego nie? Skoro ktoś może, dlaczego ja też nie? No i teraz od momentu ustanowienia tych dwóch ostatnich rekordów, tego norweskiego i tego rekordu świata w tym monofinie, też bez niczego, tylko no, to cała
to całe pudełko do pływania pod lotem, żeby rekord świata czy Norwegii ustanowić. Aha, i kąpielówki na tyłku, żeby z gołym tyłkiem nie pływać. To rozumiesz, no dlaczego nie? No i zacząłem na siłę do zimnej wody wchodzić. I zacząłem, okazało się, że ja się adaptuję bardzo szybko i to nie jest takie przerażenie. Może ci, którzy są najbardziej przerażeni, bojąc się nurkować czy mocować, właśnie ci mają jakieś większe predyspozycje do tego, nie wiem. A tak? Powiedz, bo ja tam zobaczyłem, jak właśnie oglądałem te materiały, które podesłałeś, że wszyscy jesteście szczupli i wysportowani. No, jeżeli się uprawia sport, to się z reguły tak jest. Ale powiedz mi, jeżeli ktoś miałby więcej tej tkanki tłuszczowej, to czy to wtedy jest mu cieplej, czy to w ogóle jest, jakkolwiek się na to zwraca uwagę, czy to jest zupełnie mało istotne i nieważne? No jest ważne. Jest ważne, bo tu chodzi, to nie dlatego my wyglądamy tak, jak wyglądamy, bo jest wytrenowane ciało, balast, bo chodzi do tego. Tkanka tłuszczowa lubi pływać po powierzchni wody, więc tutaj puszyści pod lodem raczej nie polecam pływać. A to wynika też z tych treningów. Przecież to, co ja robię, to jest trening metryczny, izometryczny, interwałowy, aerobowy, trening bezdechowy, joga. To wszystko ja, zanim wstanę, robię jakiś trening, w tym wypadku izometryczny. Jak wstanę, albo jem śniadanie, albo nie, albo bardzo małe i robię swój trening. To jest trening z kolei też dopasowany tylko i wyłącznie do mnie. To wszystko skumulowane, interwałowy jest związany z betlenowym. To wszystko to trzeba uczyć się adaptować interwałowy tak samo. Wszystko jest powiązane z bezdechowym treningiem. Ja nie robię normalnego treningu. Ktoś, kto robi, oddycha sobie, odchodzi się, wysiłek robi, prawda? I jest zadowolony, bo zrobił dobry trening. Ale ja na przykład robię wszystko w interwałach, robię wszystko z oddechami. Na przykład przerwa mojego treningu, która trwa 1,5 godziny między ćwiczeniami, które wywalają ze mnie masę potu. Przerwa między treningami jest tylko 5 oddechów. Inaczej to można sobie wyobrazić, że jak ja mieszkam tu w Drammen na 9. piętrze, to trening przed mistrzostwami Norwegii robiłem sobie taki, że na 9 oddechach wbiegałem na 9. piętro. To była minimalna norma. Na 9 oddechach. To kosztuje zdrowia i to właśnie ciało musi zawsze tak wyglądać. Zauważ, że wszyscy na świecie, którzy pływają, ja ci powiem jeszcze inaczej, te bezdechowe, statyczne, te 6-18, to jest najmniejszy problem. Bo to tylko leżę na wodzie, to nic nie robię, ale ten rekord, którym stanowiłem nieoficjalny po mistrzostwach Norwegii, ja w płetwach przypłynąłem najdalej, ale ktoś miał monopłetwę z klubu z Oslo i przypłynął trochę więcej ode mnie. I masz 70 metrów, tak? Z monopłetwą, z jedną płetwą 70 metrów. Tak, ale to pod lodem. Ja mówię o basenie teraz na mistrzostwach, których byłem za tym w piance, bo to jest inna znowu piłka, jeżeli chodzi o pływanie pod lodem. Ale przypłynąłem 160 metrów. To kosztuje też bardzo dużo wysiłku, bo ja pływam też takim, nazywam to stylem chłopaka, bo z reguły pod wodą na basenie przy pobijaniu rekordów pływa się z rękami z przodu, żeby przycinać wodę, żeby woda łatwiej opływała. A ja pływam tak, ponieważ miałem uszkodzone ramię, tak mi się podobno pływać ze względu na to uszkodzone ramię. I tak pływam, więc hamulce mam tutaj. Głowa i barki to jest hamulce, więc więcej wysiłku wkładam. Więc to jest. A z 70 metrów pod lodem z kolei to tutaj to w ogóle. Tutaj najmniejszym problemem jest zimno z kolei, wiesz, bo ja się muszę skupić na czymś bardziej ważnym, na sercu, na pracy przy pomie, na obserwowaniu swojego ciała i na fazie przede wszystkim, gdzie mam płynąć, żeby nie popłynąć w bok, tylko prosto i cały czas, ponieważ pod wodą w zimnej wodzie twój system nerwowy nie działa, on jest zamrożony. Wtedy, kiedy ty zobaczysz, że coś się dzieje nie tak pod lodem, jak będziesz płynął pod wodą, dlatego tyle wypadków jest, o tym rzadko kto wie, że
płyniesz pod wodą i zaczyna ci się dziwnie robić. To już jest za późno. Bo, ponieważ organizm twój jest zamrożony, z opóźnionym zapłonem daje ci sygnały, że ma dosyć już zimno, że za chwilę będzie hipotermia albo coś innego się niedobrego stanie. Także... Ale to rozumiem, te reakcje wszystkie są zwolnione, ale powiedz mi, czy to, w takim razie jak ty nurkujesz na to, jesteś pod wodą na ponad 6 minut, czy płyniesz pod wodą, to to jest rodzaj, ty się wprowadzasz w swój organizm, siebie w rodzaj jakiejś medytacji, czy na czym to polega? Dlaczego tak długo możesz tam wytrzymać? Wiesz co, to jest też tak, że to jest też... wyuczona reakcja organizmu, to jest wyuczona. To organizm automatycznie wprowadza się w inny stan. Z chwilą, gdy zanurzam głowę tylko pod wodę, momentalnie odcinam się od tego świata tutaj. Mhm. Bo tak trzeba i innej drogi nie ma. Więc załóżmy, ktoś, kto wchodzi z problemami do wody, nie powinien w ogóle wchodzić z żadnymi problemami, ze stanami psychicznymi jakimiś. Powiem więcej, to, co ja robię, bardzo uczy pokory. Bardzo, bo nauczyłem się dużo też trochę przed przyjazdem do Norwegii przeszedłem i to tak jest, że tutaj, dlatego zacząłem, powiedziałem, że mi ta woda zawsze pomagała, jak zacząłem nurkować i leczyłem się naprawdę, nie tylko wyleczyłem się z jakichś takich problemów psychicznych. Teraz na przykład mam problemy ze znalezieniem pracy, bo akurat pandemia jest problem, ale straciłem ją wcześniej, chciałem, teraz ta pandemia długo trwa i tej pracy nie mam, szukam, co mi jest potrzebne, co do rekordów, do pobijania tego wszystkiego, dużo lepiej to działa, to tu, ja o tym myślę, ale z chwilą wejścia do wody już o tym nie myślę, nie mogę. Mhm. To jest taka wajcha tam w głowie, którą musisz przestawić, ale ona tak naprawdę się przestawia sama, tak powinno być, ale to się uczy, ponieważ organizm reaguje na to wszystko, co się dzieje, na ciśnienie, z chwilą, kiedy zaczynamy nurkować, jest inne ciśnienie, ta jedna atmosfera już działa teraz na nas. Chwilą 10 metrów już są dwie atmosfery, bo się dodaje tą inną atmosferyczną, więc są na 30 metrach, jak schodzić poniżej 30 metrach, to mam 4 tony działa na mnie, na mój organizm. Jak zapinam pas na gumowy na pasie, mhm, ten z balastem, to jak poniżej 30 metrów ja go mam tutaj, pod pachami, tak miażdży. I to powoduje, że organizm momentalnie, ciśnienie powoduje, że zamyka, dlatego te kończyny najpierw tracą tlen. Wszystko wysysane jest z kończyn i zostaje wszystko w środkowej części ciała, bo tam najbardziej potrzebne, tam, mhm, są te najbardziej potrzebne organy, które potrzebują tlenu, więc to jest zamykane, dlatego to wszystko dzieje się automatycznie, ale to trzeba wyłączyć. Mhm. Nie ma takiej możliwości, jak ktoś skoczy do wody i przepłynie tam 50 metrów czy ileś, bo tego może przypłynąć, jednemu się uda. Czyli z jednej strony to jest jakiś rodzaj medytacji, tak jak mówisz, wyuczony, to, że wchodzisz pod wodą, jesteś tylko ty i woda, tak jakoś... Tylko ja i tylko ja, woda. Mhm. I oprócz tego jeszcze automatycznie organizm, tak jak mówisz, zabiera tlen, żeby, znaczy to pewnie jest jakoś nauczone przez setki tysięcy lat, tak, żeby zabrać kończyny, bo najważniejsze jest do przetrwania właśnie tutaj klatka piersiowa, serce i te organy, dzięki którym on funkcjonuje, ale rozumiem, bo mówisz, że mózg działa też wolniej, że ta krew też jest zabierana z głowy i też... To na końcu dopiero, aha, cały czas musisz myśleć, dlatego jest to potrzebne. Jeżeli przegapisz moment, w którym mózg daje ci sygnały, że to już jest twoja granica, wtedy to moje przyśnięcie pod wodą nie poszło bez żadnej też nauki. I ja teraz wiem, jak mój organizm zachowuje się, przed uśnięciem pod wodą. Jak już bez braku tlenu, jak zaczyna reagować. Więc to też jest moja nauka, to jest moja lekcja, którą do końca życia zapamiętam i teraz tak reaguję. Więc jak płynę, załóżmy, na ten dystans i nie mówię teraz o zimnej wodzie, bo to zupełnie inna piłka, ale na basenie i robię na przykład na treningu, zawsze staram się robić te 125 metrów, tak, żeby zawsze na koniec treningu, jak za tego, to żeby tak zrobić, to
to płynę i na przykład jest jeszcze coś takiego jak kryzys. Ten drugi bieg, ja mam coś takiego na 75 metrach po trzech długości basenu, że nagle mam dosyć, nie, już wyjdę po tego, a przytrzymuję to, łamie się, wtedy zaczyna pracować przepona i z przeponą jeszcze, to też ważne, praca nad przeponą to jest bardzo ważna sprawa, to nie jest wszystko za krótko, byśmy mogli cały dzień rozmawiać tak naprawdę, bo to jedno zależy od drugiego, to jest taka symbioza z wszystkim związana i to na wszystko trzeba uważać, bo każdy błąd, który popełnisz, kosztuje ciężkie... No może kosztować cię bardzo wiele. Życie. Całe życie poznajesz swój organizm. Ja cały czas prowadząc doświadczenia na sobie bezpiecznie w miarę, żeby to wszystko miało jedynce nogi, żebym siebie nie w jakiś sposób nie testwił, widzę, że ten organizm się przede mną otwiera. Rozumiesz? Pokazuje mi, że ja mogę. To, że ja mam zamiar pobić swoje własne rekordy, to nie jest tak, że ja mam taką ambicję i to robię. Nie. Organizm mi pokazuje, że ja mogę. Mhm. To jest najfajniejsze w tym. Że otworzyłem... Zaczynam poznawać swój własny organizm dopiero teraz. A paliłeś kiedyś? Piłeś, nie wiem, alkohol? Prowadziłeś taki tryb życia średni, łamany na niezdrowy? Średni na łamanie niezdrowy? Nie, powiem tak, że to nie jest tak, że ja stronię od jakiegoś alkoholu, że tam jakaś mieniny czy coś tam, nie chodzę. No, generalnie nie lubię alkoholu, ale żeby wypić piwo czy tam czerwone wino, to nie ma problemu, tylko to wszystko też trzeba robić z głową, prawda? Papieros osób nie paliłem nigdy, bo to zawsze uważałem za nie do końca zdrowy pomysł, więc... Ja właśnie mam podobnie, bo ja też wszyscy znajomi, rodzina to palili, rodzice, wszyscy, ja to jakoś z papierosami nigdy nie miałem po drodze, bo to takie wydawało mi się, co z tego mam? Zdrowy rozsądek, bez sensu. Jak możesz płacić za to, że psujesz własne zdrowie? No dla mnie bez sensu. I dla mnie jedyny taki, co ja zazdrościłem właśnie tym, którzy palili, jak byłem w szkole, że można, idziesz gdzieś tam za róg, spotykasz się z innymi ludźmi i poznajesz się z obcymi ludźmi, z którymi w innych jakbyś nie palił, to byś się nie poznał. To ja wiem, że ta jedna rzecz, akurat to robiło na mnie wrażenie, bo poza tym nie widziałem nic w tym fajnego. Mi tak kiedyś mówili, że jak pójdziesz do wojska, nie przejmuj się, pójdziesz do wojska, będziesz palił. Jakoś przeżyłem. No tak, no. Każdy wybiera to, co dla niego jest ważne, to, co lubi i to, co mu daje przyjemność. Przy tym sporcie, którym uprawiam, ekstremalnym, bądź co to bądź, trzeba dbać o to zdrowie. A okazuje się, że taki ekstremalny sport potrafi to zdrowie wzmocnić, bo nie choruje. Jak zacząłem morsować, niech rzeczywiście skończyły się problemy z atakami, z nosem, ze wszystkim. Czuję się jak młody. No właśnie, jeszcze chciałem zapytać, chociaż to jest chyba standardowe pytanie, z tego też względu zastanawiałem się, czy je zadać, ale to, co robisz, ten sport, nurkowanie, czy to pływanie, co daje, czego byś nie miał, jeżeli byś tego nie robił? Może tak. Chodzi o zdrowie, chodzi o właśnie psychikę, o te rzeczy. No, dużą depresję miałbym na pewno. Ja powiem tak, jak zacząłem 3 lata temu, już tak naprawdę zaawansowanie i dlatego rozładowałem, byłem w takiej pracy, miałem taką pracę kontenery, rozładowałem, wiesz, bolał mnie kręgosłup, bolał mnie to ramię właśnie, w którym pływam teraz, tak jak pływam potem z tą monopletką, bo tak się nauczyłem tak wygodnie, mimo że hamulec mam przez to, ale rozumiesz, nie mam, ból ramienia się skończył, kręgosłup mnie nie boli, skarpetki na stojąco zakładać mogę na wysokości prawie swoich. Nie mogłem się schudzić do przodu nogi, teraz kładę dłonie. Słuchaj, nie mam ten młody punkt, co powiedziałem, to naprawdę to autentycznie jest, bo nie mam problemu ze zdrowiem, absolutnie żadnego. Miałem problem z kolanami, ale to też rozciąganie, bo to i joga i wszystko. Cały ten trening, że tak powiem, uzdrowił. Niedawno byłem na takiej fazie, nie żadna tajemnica, 1965 rocznik. W klubie chłopaki od 25 lat mają no, duże bardzo problemy ze mną, a wręcz niektórzy no, nie startują nawet. Ale dlaczego o tym mówię? Dlatego, że
I na tą wagę niedawno mój przyjaciel ma taką wagę specjalną, kto tam mierzy mięśnie, wodę, wszystko wiesz. I ona na końcu pokazuje, jak określa twój bieg w danym momencie, nie? Mhm. To wyszło, że 40 lat. Nie? A ja mówię do niego, do tego mojego przyjaciela, mnie oszukuje, bo ja mam 17. Ja zawsze mówię, że mam 17. Rozumiem. Bo to trzeba, to jest takie stare, dobre przysłowie. Czujesz się na tyle, na ile masz, na ile się czujesz. Tak. Nie? To jest autentycznie w moim przypadku. Ja wiem, co mi dają treningi. To już nie jest tak. Ja już nie przestałem trenować do końca życia, ponieważ ja widzę, co te treningi dają. Nie tylko woda, ale to całe przygotowanie do tego treningu. Ja sobie wchodzę pod wodę, zakładam dzień wcześniej monopłetwę na nogi i mimo, że pod lodem w płetwie nie pływałem, no na drugi dzień ustanawiałem rekord świata. To wynika z tego, że ja jestem cały czas przygotowany, cały czas mój organizm działa tak, jak powinien. Dlatego nie przestanę. Jest fenomenalne działanie na zdrowie. To jest ze wszystkim związane. Mhm. Uzdrawia człowieka to, co ja robię, powiedzmy. Ale to nie tylko to, cały ten sport. Bo to te wszystkie ćwiczenia, bo ja do wody ostatnio rzadko wchodzę, bo no nie mam możliwości, bo mamy pandemię, prawda? Ale 3 razy w tygodniu robię swój trening, plus co dzień robię izometryczne ćwiczenia, zanim wstanę, a na wieczór rozciągam się, żeby mi było na drugi dzień lepiej wstać. Więc to no, trzeba sobie przetłumaczyć. Ja mam dużo znajomych takich, którzy palą papierosy, którzy mówią, że są młodsi ode mnie, a którzy mówią, że ich tu boli, tam boli. Ale mówię, no to ja ci pomogę sobie, a możemy zmienić temat? To i tak się kończy rozmowa. Nie, także czyli lubią palić. Lubią palić jednym słowem. W naszych rękach. Skoro masz 17 lat, tak jak mówisz, to wszystko jeszcze przed tobą, to życzę ci bicia rekordów, zdrowia wiadomo też, żeby ta pandemia się skończyła i no tyle samo wejść do wody, co wyjść. I dziękuję ci bardzo za rozmowę. Dziękuję.